Dzień dobry Państwu. Animator kultury w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck, Józef Roszman, zaprasza na kolejny filmik poświęcony tradycjom zażywania tabaki i wyrabianie tabakierek na Kaszubach. Park kulturowy Osada Łowców Fok przed nami. Jest to muzeum. I proszę Państwa, kolejna miejscowość, którą warto zwiedzić na terenie ziemi puckiej, w gminie Puck. Serdecznie zapraszamy. A dzisiaj chciałem Państwu omówić taką jedną z najstarszych, bardzo ciekawą sztukę ludową, jaką jest rogarstwo. Jeżeli chodzi o obróbkę rogów, to obróbka rogów znana była już w średniowieczu. Wykorzystywano rogi bydlęce, wykorzystywano kości. W osadzie łowców Fok, tutaj w muzeum, możemy oglądać takie harpuny wykonane z kości bydlęcych. Ja nawet wykonałem też tutaj do potrzeb muzealnych takie wyroby z kości. A dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć, jak dawniej wykonywano i jak dziś wykonywano tabakierki. Wykonuje się tabakierki. Tych twórców na Kaszubach jest bardzo mało. Tutaj przed sobą mam surowe rogi, krowie rogi, rogi bydlęce. One są takie brudne, nieciekawe, ale po obróbce, jeżeli wykonamy z takiego rogu tabakierkę, to ona się błyszczy, ma taki piękny, błyszczący kolor. Żaden twórca ludowy nie wykona takiej samej tabakierki. To są pojedyncze egzemplarze. Jak do tego doszło? Otóż ta sztuka, ta dziedzina sztuki ludowej interesowała mnie od dawna. Bardzo się interesowałem, jak można wykonać z takich twardych rogów, jak można wykonać tabakierki. Jak je można spłaszczyć. I proszę Państwa, na ziemi puckiej, kiedy zmarł ostatni rogownik, bo takich nazywano, świętej pamięci pan Leon Bizewski z Gnieżdżewa, na ziemi puckiej już nikt nie zajmował się tą twórczością. Bardzo żałowałem wtedy, że nie ma takich ludzi, którzy by przekazali tą twórczość następnym pokoleniom. I proszę Państwa, przypadek sprawił, kiedyś oglądałem program pod redakcją świętej pamięci pani Izabeli Trojanowskiej, taki program z Rodni Ziemi. I właśnie w tym programie pokazano ostatniego w ten czas na Kaszubach twórcę ludowego z Sierakowic, pana Henryka Petka, który zajmował się tą dziedziną sztuki ludowej. Ten program był w niedzielę, emitowany w niedzielę, jak wszystkie programy zawsze w niedzielę. Po obiedzie z żoną pojechaliśmy do Sierakowic. Powiedziałem, muszę odnaleźć tego człowieka, który by mnie wtajemniczył w tą dziedzinę sztuki ludowej. Bardzo szybko odnaleźliśmy pana Henryka Petka w Sierakowicach, wspaniały człowiek, już w sędziwym wieku. I mówię, panie Henryku, jejem z Gnieździewa i jebe so chcel na łyciec robić ruści. On się wyśmiał ze mnie, mówi, takich jak te, ty bałe i 200, a nikt tyłe nie robi. Ja się nie poddawałem, pan Henryk Petk wtajemniczył mnie w tą dziedzinę sztuki ludowej, pokazywał mnie, bo ja później pojechałem jeszcze kilka razy do Sierakowic i pan Henryk Petk gotował rogi, surowe rogi w obierkach od ziemniaków, bo gorąca skrobia zmiękcza róg. Kiedy przyjechałem do domu, próbowałem spłaszczyć róg, rogi pękały. I to mnie zniechęciło. I proszę Państwa, drugi przypadek. Piotr Zarembski, reżyser z Łodzi, kręcił film o Kaszubach, o znanych ludziach na Kaszubach, o mojej twórczości ludowej. Film, który nosił tytuł Benie Zabec Mływe Starków. I pojechaliśmy do miejscowości Ostrowo. W Ostrowie mieszkał taki pan Feliks Renusz. I pan Feliks Renusz powiedział mi, że jego ojciec był kowalem. Zimową porą, kiedy nie było w kuźni pracy, jego ojciec wykonywał tabakierki. To mnie bardzo zaciekawiło.
Ja się pytałem, panie Feliksie, czy pan pamięta, jak pana ojciec, jako kowal, wykonuje tabakierki. Joje, ciepłewim. Mój tat wziął w ściepce róg, posmarował łoja, posmarował łojem i nad paleniskiem podgrzewał do imadła i spłaszczał. Ja się nie mogłem doczekać, żeby jak najszybciej przyjechać do domu i wypróbować. I proszę państwa, efekty niesamowite. Bardzo mi zależało na tym, żeby tą twórczość ożywić na Kaszubach. Udało mi się namówić dwóch moich kolegów, którzy wykonują piękne tabakierki. Między innymi mój kolega, który pochodzi z Połczyna, mieszka obecnie w Chałupach, Henio Lesnał. To jest mistrz nad mistrzami. Wykonuje piękne tabakierki i kiedyś będziecie mogli państwo obejrzeć jego tabakierki w kolejnych moich programach. Drugim takim mistrzem jest Jan Drzeżdżon, mieszkający w Starzynie. I wczoraj odwiedziłem kolegę Jana Drzeżdżona. Bardzo często się widujemy. Wymieniamy sobie doświadczenia, właśnie jeżeli chodzi o produkcję tabakierek, o wyrób tabakierek. Proszę państwa, nie każdy róg nadaje się, żeby wykonać z niego tabakierkę. Ten róg, no byłaby to może piękna tabakierka, ale obawa jest jedna, że ten róg może pęknąć, bo on ma ścianki bardzo cieniutkie. Nie można by obszlifować tak jak te tabakierki, które tutaj są przede mną. Dlatego robię też pamiątki związane z naszym regionem, z regionem nadmorskim, między innymi rybki wykonane z krowich rogów. I też każda rybka jest inna, nie można by zrobić takiej samej. To są takie pamiątki, które wykonuję w wolnych chwilach, najczęściej zimową porą. Jeżeli chodzi o tradycję zażywania tabaki, to tabaka na Kaszubach znana jest od 600 lat, tak podają źródła historyczne. Mam przed sobą starą tabakierkę, bardzo starą. Trudno powiedzieć, kiedy ona była wykonana, ale ma na pewno ponad 100 lat. Bardzo stara tabakierka. To jest tabakierka, którą udało mi się wykonać jako pierwsza tabakierka. Wtedy bardzo się cieszyłem, że udało mi się wykonać tabakierkę. Pierwsza tabakierka, ona jeszcze nie jest tak dokładnie dopracowana. Kolejna, może trzecia czy czwarta tabakierka, to jest taka tabakierka, nazwałem ją głowa mewy. Podobna do głowy mewy. Też związane z regionem nadmorskim. Te dęka się otwiera. Są takie specjalne zatyczki. Tą zatyczkę musimy wyjąć. Do środka sypiemy tabakę. I dawniej każdy szanujący się mężczyzna żonaty miał tabakierkę wykonaną z krowiego rogu. Kawalerowie nie mogli mieć takich tabakierek. Kawalerowie mieli tabakierki wystrugane w drzewie lub wypalone w glinie. I mam taką tabakierkę glinianą. To już jest współczesna tabakierka gliniana. Mam też porcelanową, tak zwane tabakierki kawalerskie. Kawalerze mogli mieć. Dopiero w dniu ślubu, kiedy młoda para przyjeżdżała z kościoła, zasiadano do uroczystego obiadu. Pan młody od starosty weselnego po obiedzie otrzymywał prawdziwą tabakierę wykonaną z krowiego rogu. Starosta weselny powiedział, tyre, te jest chlop zieniali, te są musi zażyć tobaka z prawdziwego rogu. Jesteś mężczyzną żonatym, teraz możesz zażyć tabakę z prawdziwej tabakiery. I pan młody częstował wszystkich weselników taką prawdziwą kaszubską tabaką, utartą ręcznie, bo dawniej też przyrządzano sobie ręcznie tabakę. Tutaj jest tabaka, ja sobie pozwolę nasypać tabaki. O! Bardzo dobra. Wciągamy do nosa. Prawdziwy Kaszub po zażyciu tabaki nigdy nie kicha. Szczególnie rybacy, którzy wypływali w morze,
Rybak sięgnął do kieszeni i mówił: Ala diachlejo, jezabel róg. Rybak zapomniał tabakierki, on by nie złowił żadnej ryby. Zawrócił łódź, przypłynął do portu albo do brzegu, poszedł do chaty rybackiej, zabierał tabakierkę, bo bez tabaki ani ruszy. Jest takie powiedzenie: zieka sieba bez tabaci nic nie znaci. I takie powiedzenie zachęcające do zażycia tabaki, to Kaszubi mówią: chcemy lyso zaziec. Z rogów można wykonywać również różne pamiątki, chociażby breloczki. Ja tutaj gdzieś miałem taki breloczek, ale on się później znajdzie. Rogi można ciąć na kawałki takie, bo końcówki, niektóre końcówki są pełne. On jest pusty, one są pełne niektóre, powiedzmy czasami do połowy. O, tutaj mam taki róg, on jest pełny. Można pociąć go na takie kawałeczki i to dzieci najchętniej robią na zajęciach z rogarstwa. Dzieci sobie szlifują płótnem ściernym podczas zajęć. Ja przewiercam otworki. Dzieci mogą sobie zrobić takie bryloczki do kluczy z takich prawdziwych rogów bydlęcych. Proszę Państwa, tabakierki umierały razem z właścicielami. Tak my, Kaszubi, mówimy, bo dawniej jak stary rybak zmarł, to do trumny wkładano mu tabakierkę z zawartością tabaki. I rybak powiedział, miał takie życzenie: jak je umrza, wtedy tam je wzark, róg z tobaką, bo jest o ze świętym Piotra zazieja, tobaka meso sadnime i zazieime tobaka. Wolę ojca trzeba było spełnić. I tabakierki wkładano do trumny tym starym rybakom, którzy umierali. Dlatego te stare tabakierki, tutaj na ziemi puckiej, szczególnie wśród rybaków była taka tradycja, tych tabakierek mamy bardzo mało. Proszę Państwa, ginące zawody. Można powiedzieć, że to już jest ginąca tradycja. Na Kaszubach jest kilku takich twórców, którzy zajmują się wyrabianiem tabakierek, ale nas jest mało. To głównie starsi ludzie wykonują. Zależy nam na tym, żeby młodzież przejęła pałeczkę i też wykonywała tabakierki, żeby ta piękna twórczość nie zaginęła. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby nauczyć się wyrabianiem tabakier, to my z kolegą Heniem Lesnałem czy z Janem Drzeżdżonem bardzo chętnie wtajemniczymy i pomożemy. Zależy nam na tym, żeby to kontynuować dalej. Jeżeli chodzi o ginące zawody na Kaszubach, to też kowale. Już nie ma kuźni, jest bardzo mało właściwie tych kuźni, może w całej Polsce jest bardzo mało. Ale pamiętam, kiedy mieszkałem w Połczynie, bo w Ostrowie pana Feliksa Renusza ojciec zajmował się wyrabianiem tabakierek. W Gnieżdżewie Leon Bizewski. Po nim jeszcze jego syn, również Leon Bizewski, już też świętej pamięci, obaj nie żyją, też zajmował się przez kilka lat, zajmował się wyrabianiem tabakierek. W Gnieżdżewie ja jestem jedyny, który wykonuje jeszcze, w wolnych chwilach wykonuje tabakierki. Natomiast w kuźniach zimową porą, jak powiedział mi pan Felix Renusz, kowale zajmowali się też innymi dziedzinami sztuki ludowej. W Połczynie, gdzie się wychowałem, mieszkał taki mistrz kowalski, którego zawsze jako chłopak zawsze podziwiałem. Kuźnia kiedyś w Połczynie stała, gdzie jest obecnie przystanek autobusowy. Tam była stara kuźnia. I w tej kuźni pracował świętej pamięci pan Józef Patok. Wspaniały kowal. Ja zawsze podziwiałam, jak kuł to żelazo. Iskry się sypała. My jako chłopcy krótko ostrzyżeni zawsze staliśmy, drzwi były otwarte w kuźni i podziwialiśmy kunszt tego pana. Pamiętam, jako dzieci otrzymaliśmy w prezencie gwiazdkowym na
Boże Narodzenie, pełen kosz żołnierzyków ołowianych, właśnie wykonanych przez świętej pamięci pana Józefa Patoka i przez mojego ojca. Pamiętam nawet datę urodzin tego człowieka. 31 grudzień 1919 rok. Tej daty nie zapomnę do końca życia, bo mój ojciec również urodził się 31 grudnia 1919 rok. Byli to koledzy i razem w ukryciu przed nami odlewali te figurki z ołowiu. Takie były to scenki różne. Cieszyłem się bardzo. Dziś nie zostały żadne. Jeżeli ktoś by miał takie figurki z ołowiu, to jest teraz pamiątka. A pamiętam, jako dzieci cieszyliśmy się bardzo z tych upominków. Bardzo serdecznie pozdrawiam syna pana Józefa Heńka, który do mnie też pisze. Heniek, przejedzę kiedyś do mnie, ja sotować ci zadziejmy i knepici ciasę sobie wspominam. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję za wpisy, za pozdrowienia. Również państwa serdecznie pozdrawiam. Otrzymałem też kilka telefonów, kiedy będę robił, bo robiłem cukierki przed grotami w Mechowie, kiedy będę robił sezamki, bo kiedyś też robiłem sezamki. Na pewno zrobię sezamki i podam wam przepis. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia.